Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Równo pięć lat temu na łamach teologii politycznej pojawił się mój artykuł Służba Wartością Wojsko Polskie Dziś. Czas pojawienia się artykułu oczywiście nie był przypadkowy, bo obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W owym artykule pisałem o tym, że żołnierz zaczyna być, a właściwie jest już inaczej postrzegany, tak przez naszych sojuszników, jak i przez nasze. Społeczeństwo, że i to społeczeństwo także ma inną świadomość tego, co wojsko polskie może zrobić, do czego tak naprawdę jest zdolne i jak jest odbierane, także poza naszymi granicami. Pisałem wprost, że wojsko polskie to brzmi dumnie. A dlaczego? Oczywiście odsyłam do artykułu, do którego Państwo linka mają w opisie naszego dzisiejszego odcinka. Pisałem także, że wojsko jest organizacją, która jest niejako dziełem teorii umowy społecznej Rousseau. Pisałem o cedowaniu pewnych uprawnień i obowiązków również państwa wobec własnych obywateli. Obowiązków, po którym trzeba mieć oczywiście odpowiedni i sprawny aparat. Odnosiłem się także do tego, że najważniejszy dokument, który określa zadania sił zbrojnych, to konstytucja. Odnosiłem się także do Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego. Pisałem tak naprawdę o tym, czym jest społeczny mandat, jak wojsko swoje zadania realizuje. Pisałem również o tym, jak zmieniało się wojsko, o tym, jak nasze wejście między innymi do NATO, zmieniło to wojsko. Zaczęło się to wszystko oczywiście od programu Partnerstwa dla pokoju. Zakończyło, o ile tak można powiedzieć, przystąpieniem do NATO i rozpoczęciem nowego etapu dla naszego wojska. Pisałem również o tym, że żołnierz sam jest bardziej świadomy. Nie tylko jest inaczej postrzegany, ale także zmienia się jego wewnętrzne spojrzenie na cały kształt. Jest dumny ze swojej służby, ale też wie, że należy się rozwijać i że czasem trzeba iść na pewnego rodzaju ustępstwa, aby ostatecznie pewien dodatni efekt osiągnąć. I tak jak powiedziałem, zachęcam zdecydowanie do lektury tego artykułu. Pięć lat minęło. A ja tak naprawdę w dzisiejszym komentarzu, w bardzo krótkim, ale jednak chciałbym się zastanowić, co dzisiaj, a właściwie co przez ten pięcioletni okres się zmieniło. Na pewno nie zmieniło się to, że Konstytucja jest najważniejszym aktem, który reguluje funkcjonowanie wojska. Niemniej, cała reszta w pewien sposób się już zmieniła. Weszła nowa ustawa o obronie ojczyzny. Mamy również nowe rodzaje sił zbrojnych, bo co nieco się zmieniło. Powstały od tego czasu, właściwie właśnie od 2017 roku, Wojska Obrony Terytorialnej, ale także, co ważne, o czym należy pamiętać, że w skład sił zbrojnych wchodzą również Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i nie można tak naprawdę ujmować w żaden sposób zadaniom, które realizują Wojska Obrony Terytorialnej, ani to, jak ważną rolę właśnie pełnią, czy raczej będą pełniły Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Wracając do NATO i w ogóle kooperacji czy współpracy międzynarodowej, musimy pamiętać, że wojsko, tak naprawdę zwłaszcza od środka, bardzo mocno się zmieniło. Nasi oficerowie pełnili, pełnią bardzo ważne stanowiska w ramach wspólnych struktur. Jesteśmy doceniani za to, co robimy. To nie tylko docenienie naszych wojsk specjalnych, które zawsze były przedstawiane jako swoista nasza wizytówka, także inne rodzaje są doceniane przez sojuszników, przez społeczeństwo, a także przez środowisko międzynarodowe. I przez te pięć lat bardzo wiele tak naprawdę się zmieniło. Ja pisałem wtedy, że. Kształtująca się sytuacja neogeopolityczna powoduje to, że wojsko musi w pewien sposób się zmieniać. Tu mamy taką pewną analogię do służb specjalnych, że należy się jakby dopasowywać do zagrożeń. Pisałem o tym, że sytuacja wręcz wymusza, właśnie posiadanie odpowiednich sił i środków do prowadzenia rozgrywki, również tam, gdzie podmiotami tej rozgrywki są nie tylko państwa, są nie tylko podmioty międzynarodowe. Dzisiaj, jakkolwiek to nie zabrzmi, mamy owoce tego, co się przez te ostatnie 5 lat wydarzyło właśnie na arenie międzynarodowej i to właśnie wojsko jest tym głównym elementem, który zapewnia nam w pewien sposób spokój, bezpieczeństwo, odstrasza i pamiętajmy o tym, że to polskie wojsko w ramach struktur natowskich, a również i unijnych ONZ-u czy OBWE, jakkolwiek to się może komuś nie podobać, Musimy posiadać oczywiście jak największy potencjał jako Polska, ale to w ramach współpracy międzynarodowej, tej nieszczęsnej globalnej wioski musimy właśnie poprzez współpracę wzajemnie się wspomagać i przy dzisiejszych problemach związanych tak naprawdę z zagrożeniem ze wschodu, względem którego przypominam, między innymi i na to powstawało, bo to był jeden z tych filarów najważniejszych, musimy być zdolni, do odparcia zagrożenia, zarówno tego zdecydowanie fizycznego, jak i również innych rodzajów. Te parę moich słów chciałbym poświęcić pamięci tych, którzy odeszli już na wieczną służbę, a przy okazji żołnierzom, weteranom i w służbie i poza nią składam najlepsze życzenia. Pozdrawiam serdecznie Was, pozdrawiam serdecznie Wasze rodziny. Życzę jak najmniej łez, bardzo dużo cierpliwości, radości i uśmiechu. Wszystkiego dobrego i polecam chwili zadumy tych, których już z nami nie ma. Pamiętajmy o nich. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.